Transportowcy, przewoźnicy będą dzisiaj bronili miejsc pracy w swoich przedsiębiorstwach. Ogólnopolski protest przewoźników dziś to jest odpowiedź na decyzję rządu Niemiec, czyli słynnej płacy minimalnej. To i chyba Francji już też, nie? I za chwilę prawdopodobnie decyzję rządu Francji o płaceniu stawki płacy minimalnej dla tych, którzy kierują pojazdami w transporcie, przejeżdżają na przykład przez terytorium Niemiec, więc ma się im w tym czasie płacić stawkę niemieckiej płacy minimalnej. Czy... A nie myślicie, panowie, to jest po prostu ukryty protekcjonizm i próba zwalczenia naszego sektora transportu, który jest potwornie silny, chyba najsilniejszy w Europie? Tak. Oczywiście, że tak. Natomiast precyzyjnie mówiąc, to nie jest przeciwko tym zjawiskom, o których pan redaktor wspomniał, tylko transportowcy protestują. Ja cytowałem, że tak, protestują przeciwko no, ich zdaniem nieskutecznej działalności polskiego rządu, który nie jest w stanie ich obronić. To, że państwo niemieckie może podjąć taką decyzję, ważyło się w regulacjach unijnych znacznie wcześniej, gdzie była otwarta debata w wyspecjalizowanych w tym dziedzinie komórkach i tam to było wiele, wiele lat temu. Przedstawiciele Polski w tej sprawie się nie wypowiadali, być może nie wykazywali właściwej wyobraźni, jakie to czujności. Tak, jakie następstwa to poniesie. No ja rozumiem, że intencją protestujących jest wywarcie nacisku na rząd, żeby na zasadzie wzajemności mógł, że tak powiem, się odegrać, no bo nie sądzę, żeby protestujący zakładali, że ale polski rząd może zmienić przepisy. To odegranie nam nic nie da, dlatego że to my mamy jeden z najsilniejszych sektorów przewozowych w Europie. Cierpliwość przewoźników wyczerpała się. Niemcy łamią prawo europejskie, każą stosować w polskich przedsiębiorstwach transportowych niemieckie stawki wynagrodzeń, a nawet prowadzić dokumentację w języku niemieckim. Na drugim końcu Europy Rosjanie wprowadzają regulacje prawne mające wyeliminować polskich przewoźników z tego rynku. Polski rząd jest wobec tych praktyk bezradny i nie potrafi zapewnić branży żadnej realnej osłony. Przewoźnicy bez niczyjej pomocy zbudowali silny, liczący się w Europie sektor gospodarki. Nigdy nie wyciągali ręki po pieniądze z budżetu. Nadal ich nie chcą. Oczekują jednak od rządzących w Polsce, że ci nie pozwolą zmarnować efektów ciężkiej pracy. To jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, które będzie koordynowało ten dzisiejszy protest.